Cześć, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku będziemy piekli chleb. Pokażę Państwu, jak go zrobić w warunkach domowych. Mam ogromne doświadczenie, od ponad miesiąca praktycznie jestem domowym piekarzem. Piekę ten chleb sam. Dla całej mojej rodziny nikt nie narzeka, każdy jest szczęśliwy, a znajomi proszą o przepis. Dlatego zaczynamy piec. Do pieczenia chleba potrzebujemy mąki pszennej, potrzebujemy soli, cukru, troszeczkę wody, około 600 ml, drożdży i olej. Zapraszam. Działamy. Mamy przygotowane 600 ml wody letniej, z czego 500 ml wlewamy do naczynia. Około 500 ml. Pozostałą część tej wody wlewamy do drożdży w celu ich rozpuszczenia. Pamiętajmy o tym, żeby woda nie była za gorąca, ponieważ drożdże po prostu nie zadziałają nam poprawnie i nic z naszego chleba nie będzie. Resztę wody, która została, wlewamy z powrotem do garnka. I pierwszy etap mamy tak naprawdę za nami. Bardzo prosta rozprawa. Do tego teraz dosypujemy, do garnka wsypujemy 2 łyżki cukru. W naszym przypadku są to duże łyżki cukru. Łyżkę soli. I trochę oleju dla smaku. Wedle uznania. Drożdże musimy rozpuścić w wodzie. Drożdże mamy rozpuszczone. Wlewamy je do naszej wcześniej przygotowanej letniej wody z cukrem i solą plus olej do tego. Szklankę odstawiamy na bok. I tak przygotowany roztwór wodno-solny, cukrowo-olejowy, nie wiem jak go nazwać, tak naprawdę nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, musimy dokładnie wymieszać. Po wymieszaniu tego całego roztworu mamy przygotowany roztwór wodno-drożdżowy. Na tę chwilę on sobie tutaj spokojnie odpoczywa. Drożdże zaczynają sobie tam po prostu funkcjonować, żyć w swoim środowisku, dostały cukier, w którym się bardzo dobrze czują. A ja przejdę do tematu mąki. Na dzień dzisiejszy stosujemy mąkę, nasza rodzina stosuje mąkę typu 550, jest to mąka pszenna. Oczywiście lepsza byłaby mąka, gdyby ona była 750. Najbardziej Was interesuje to, jaki to jest typ. Czy jest to typ 500, 550, 700, 1000, 2000 i tego typu oznaczenia. Nie interesuje Was to, czy to jest mąka luksusowa, wiejska, poznańska i tak dalej. Dla nas najbardziej istotne jest to, żeby mąka miała oznaczenie 550 i wzwyż. Ale nie polecam wsypywania typowej mąki, powiedzmy takiej, gdzie mamy 2000, 1950, ponieważ wtedy wychodzi nam z tego chleb ciemny. Aczkolwiek proponuję eksperymentować z mąką i stosować różnego rodzaju, powiedzmy, mieszanki. W naszym przypadku robimy w taki sposób, że około 200 gram wsypujemy mąki 1900 pszennej i pozostała ilość mąki to jest mąka 550. Wsypujemy do naszego kubka mąkę 1850. Jest to mąka pszenna, pełnoziarnista. Możemy eksperymentować, tak jak powiedziałem wcześniej. Wystarczy jeden kubek, można dać 2 kubki tej mąki. W naszym przypadku dzisiaj będzie to 1 kubek tego typu mąki. I pozostałość będzie to mąka typu 550, mąka pszenna. Na samym początku możemy wsypać około niecałą połowę tej mąki do naszego naczynia. I musimy ją teraz delikatnie urobić. Jak widzimy, jeszcze mamy naszą masę za rzadką, taką dobrą sprawę. Dosypujemy kolejną porcję mąki. Staramy się ją w taki sposób dozować, żeby jej też nie było za dużo, a nasza masa nie była za gęsta. Dosypujemy jeszcze mąki.
pamiętamy o tym, żeby też już nigdy nie dolewać więcej wody tak naprawdę, żeby trzymać się tych proporcji wody, te, które były na samym wstępie. Wtedy będziemy mieli tak naprawdę jednolity chleb takiej samej wielkości i o takim samym smaku za każdym razem, a gęstość regulować właśnie poprzez dosypywanie mąki, ale nie możemy przesadzić. Tej mąki musi być na tyle, żeby nam wyszło bardzo ładne ciasto. Ciasto mamy już wyrobione. Jak widzimy, mniej więcej musi to wyglądać w taki sposób, że nam się nie klei, powiedzmy, do naczynia. W naszym przypadku jest to garnek. Proszę. I tak przygotowane ciasto odstawiamy minimum na około 4 godzin. Specjaliści twierdzą, że należy odstawić je do lodówki na 12 godzin. W naszym przypadku w lodówce nie ma miejsca, odstawiamy je na 4 godziny i po 4 godzinach przechodzimy do dalszego etapu. Ok, ciasto mamy przygotowane. Pozostało nam tak na dobrą sprawę tylko wyczyścić łyżkę, którą mieszaliśmy to ciasto. Proszę zobaczyć, jak to ładnie nam wszystko odchodzi. Naczynie musimy przykryć. W naszym przypadku jest to zwykła pokrywka. I tak przygotowane ciasto odstawiamy na około 4 godziny do 12. Jeżeli dłużej, należy je włożyć do lodówki. Jeżeli na krócej, możemy je odłożyć gdzieś w jakieś ciemne miejsce, chłodne i odczekać, aż na ładnie wyrośnie. Ciasto mamy wyrośnięte, minęły 4 godziny. Przystępujemy praktycznie do ostatniego etapu wypieku naszego ciasta. Na blat wysypujemy troszeczkę mąki. W takim celu, aby nam się po prostu ciasto nasze nie przykleiło podczas wyrabiania. Wyjmujemy ciasto wcześniej przygotowane, już które nam wyrosło z garnka. Tak to mniej więcej powinno wyglądać. Takiej konsystencji. Wyłożone ciasto posypujemy dodatkowo jeszcze mąką. Też nie za dużo, delikatnie po samym wierzchu tak naprawdę. W międzyczasie mamy włączony piekarnik. Włączyłem go troszeczkę wcześniej. Ustawiłem sobie wstępną temperaturę 180 stopni. Grzałka dół, grzałka góra. Wyrabiam sobie ciasto teraz po to, aby stworzyć bochenek chleba. Ciasto jest bardzo miękkie, delikatne, także pozwala się delikatnie formować. Nie musimy tu tak naprawdę za dużo pracować. Wystarczy, aż sam bochenek złapie kształt tak naprawdę. I to jest wszystko. Mamy przygotowany bochenek. Do naczynia żaroodpornego też wsypujemy troszeczkę mąki. I wkładamy bochenek. Ja dodatkowo jeszcze posypuję sobie ten bochenek mąką. Nie za dużo, ale troszeczkę tylko. Nakładam wieczko. I tak przygotowany bochenek wkładamy do piekarnika wcześniej przygotowanego i zagrzanego do 180 stopni. Przez pierwsze 30 minut pieczemy go w temperaturze 180 stopni i kolejne 30 minut w temperaturze 200 stopni, po czym możemy wyłączyć piekarnik i wyjąć bochenek chleba.
właśnie po godzinie wyjęliśmy naszego bohatera z piekarnika. Jest jeszcze bardzo ciepły, ma złotą skórkę chrupiącą. Zapachy unoszą się w całym domu, czego życzę Państwu.